Dzień dobry. Proszę Państwa, początek mojego wystąpienia przygotowało mi życie. Przed Państwem na ekranie jest człowiek. Być może część z Państwa zna tą osobę. To nauczyciel od 9 lat. Świetny nauczyciel. Uczy wielu przedmiotów i robi to bardzo dobrze. Po jednym roku jego uczenia podwoiła się liczba uczestników lekcji etyki, które prowadzi. A w latach 2013-2018 jego uczniowie zdobyli 27 razy tytuły, ukończyli olimpiadę z filozofii. Ten człowiek to Przemysław Staroń, nauczyciel roku 2018. Jednak kiedy w czasie rozdawania nagród poprosił na scenę swoich bliskich, swoją rodzinę i swojego towarzysza życia, to media w Polsce zdominował tylko ten jeden przekaz. Homoseksualista. I to zarówno media konserwatywne, co nie powinno nas dziwić, jak i media liberalne, które nie powinny się tym zajmować. Ten człowiek jest znakomitym nauczycielem. Czy ten drobny element jego życia, jakim jest homoseksualizm, opisuje go jako człowieka? Moim zdaniem nie. Dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, że jestem przekonany, bardzo głęboko przekonany, że w Polsce mamy problem z homofobią. A żeby z jakąkolwiek fobią sobie poradzić, należy zrozumieć zjawisko, które jest jej przyczyną. Można przytoczyć, tak jak widzicie Państwo na ekranie, różne definicje tego, czym homoseksualizm jest. Ale jest to część człowieczeństwa. A jako taka jest bardzo trudna do zdefiniowania. My ją próbujemy definiować na wiele sposobów i za każdym razem jakaś część tego, czym jest człowiek, nam umyka. Powiedziałem na początku, oto człowiek. Mógłbym powiedzieć ecce homo. I nie bez powodu nawiązuję do tego cytatu. Ale wrócę do tego później. Homoseksualizm jest jedną z trzech głównych orientacji typowych dla człowieka. Tak twierdzą psycholodzy, seksuolodzy i mają co do tego całkowitą zgodę. Ale czy tak było w historii? Otóż w starożytności nie występował w ogóle taki termin. Nie było pojęcia orientacji seksualnej. W związku z tym, ponieważ nie było takiego pojęcia, to nie było też identyfikacji z taką orientacją. Mało z tego, bardzo wiele kultur starożytnych, ale również niektóre współczesne, w ogóle nie identyfikuje dychotomii płciowej, nie postrzega płci jako oddzielnych zbiorów dwóch, które się nie pokrywają. I seksuologia, psychologia seksualizmu ludzkiego, ta, która rozwija się na Zachodzie, odkrywa to od nowa, a tymczasem ludzie wiedzieli to zawsze. Akty homoseksualne występowały wśród ludzi zawsze. Znamy je w każdej kulturze. Mało z tego, najstarsze zapisy, jakie możemy znaleźć, to rysunki naskalne. Jeżeli coś towarzyszy nam jako ludziom zawsze, to nie może być nienaturalne. To, co postrzegamy dzisiaj w związku z homoseksualizmem w świecie Zachodu, ma charakter etnocentryczny, czyli jest efektem kultury. Kultura aramejsko-hebrajska. Wszystkie zachowania seksualne, które nie prowadzą do prokreacji, postrzegała jako sprzeczne z naturą, gorszące, złe.
Oczywiście wiązało się z tym wiele zakazów i nakazów różnych zachowań, określanych wspólnym miarem obrzydliwości. Kto z Państwa na sali ma w tej chwili ubranie utkane z włókien dwóch różnych rodzajów? Na pewno nie jedna osoba. To obrzydliwość. I takich obrzydliwości kultury różne, bo nie tylko ta, wytwarzały bardzo wiele. Czy my we współczesnym świecie, który podąża za, odkrywa siebie samego, powinniśmy trzymać się tych starych wzorców? Niektóre są dobre, na pewno. Ale jeżeli widzimy, że niektóre są szkodliwe, przeszkadzają nam w ekspresji tego, kim jesteśmy, chyba powinniśmy z nich powoli rezygnować. Ta kultura wywarła bardzo poważny wpływ na inne kultury. Oczywiście na chrześcijaństwo, również na islam. Nawet kiedy chrześcijaństwo już nie było dominującym sposobem myślenia o świecie, to w dalszym ciągu wpływała na nowożytną Europę. Ale w innych kulturach te sprawy rozgrywają się nieco inaczej. W kulturze hinduskiej występuje pojęcie hijra. To osoby o męskim ciele, ale do pewnego stopnia zachowujące się jak kobiety. Nie są postrzegani jako homoseksualiści w takim znaczeniu, jak jest w kulturze Zachodu. To trzecia płeć, bardzo ważna. Te osoby pełnią bardzo ważną kulturową rolę w tym społeczeństwie. Jest to tak głęboko umocowane, że nie wywróciło tego nawet okupacja, jaką była epoka kolonialna. Kontakty seksualne mężczyzn heteroseksualnych, uważających się za heteroseksualnych z hijra, nie są traktowane jako akty homoseksualne. Bo hijra nie są ani mężczyzną, ani kobietą. Ta kultura wywarła też pewien wpływ na islam, ponieważ wpływy islamu i hinduizmu mieszają się na pewnym obszarze i hijra często byli ważnymi reprezentantami bogatych ludzi z kultury islamu. W islamie zresztą postrzegano hijra jako osoby, które są takie z woli Allaha, czyli nie są grzeszne. Oczywiście, kiedy pojawił się kolonializm, to sytuacja tych osób się bardzo pogorszyła. Wprowadzono restrykcyjne prawo, które penalizowało ich, ale po uzyskaniu wolności przez Indie te prawa zostały zmienione. Mało z tego, we wnioskach paszportowych uznawana jest tożsamość płciowa hijra. Jeżeli dzisiaj występują jakieś rzadkie akty przemocy wobec tych osób, bo to się zdarza, to z badań wynika, że zawsze są ugruntowane wpływem kultury anglosaskiej, czyli Starym Testamentem. To jest ten wpływ. Siuksowie. Wojownicy. W tej kulturze, w kulturze Dakota funkcjonuje słowo Wingti. W takim najbardziej dosłownym, starym tłumaczeniu to jest osoba, która chce być jak kobieta. Wingti to jest takie skrócenie tego słowa. To również jest trzecia płeć, tak możemy ją opisać. Ale role tutaj są nieco inne niż w Indiach. Ale też również bardzo ważna dla kultury, dla religii tej społeczności, ponieważ wypełniają oni ceremonie, których nie może wykonać ani mężczyzna, ani kobieta. A bez nich ta kultura by nie mogła funkcjonować. Użytkownicy tego języka to w tej chwili największa kultura indiańska, byśmy powiedzieli, w Stanach Zjednoczonych. Byli też jednym z bardzo ważnych głosów w amerykańskiej dyskusji o dopuszczeniu osób homoseksualnych czy LGBT do małżeństw. Ograniczeniu praw, bo te prawa były im ograniczane. Ale słownik tego języka, napisany przez dwóch chrześcijańskich księży, opisuje tych ludzi jako hermafrodyty. Roślina lub zwierzę mające zarówno męskie, jak i żeńskie cechy. Zapewniam Państwa, że jest to bardzo dalekie od kulturowego znaczenia tego terminu dla ludów Dakota.
to, z czym spotykamy się w Polsce i w części krajów europejskich jeszcze w dalszym ciągu, to jest pewne konserwatywny sposób postrzegania osób homoseksualnych. Jak powiedziałem, i jak jestem o tym przekonany, wynika on głównie z kultury. Naprawdę przykre różne określenia wobec osób, które identyfikują się jako homoseksualne czy LGBT są wysuwane. Tymczasem w roku 1990 Światowa Organizacja Zdrowia usunęła homoseksualizm z księgi chorób i problemów zdrowotnych. To pewna zmiana, pewien postęp, który się dokonał, który przełamywuje pewne stereotypy, z które wynieśliśmy. Stereotypy, które kazały lekarzom wierzyć, że to choroba. Kazały wierzyć to nauczycielom, wychowawcom i wielu innym osobom. To jest przejaw homofobii. Homofobia w Polsce jest jednym z największych, ma jedną z największych intensywności w Europie. Nie mamy w ogóle w prawie zapisów o przestępstwach z nienawiści wywołanych homofobią. Nie ma czegoś takiego. Jesteśmy na 27. miejscu w rankingu poziomu uprawnienia. Niedawno byliśmy na 24. No, trochę spadliśmy, ale w sumie niedużo. I w dalszym ciągu nasze prawo nie pozwala takim osobom zawierać trwałych związków. A potem słyszymy z obozów konserwatywnych, że takie osoby nie zawierają trwałych związków. No super. Badacze są zgodni co do tego, że homoseksualizm jest całkowicie normalnym zjawiskiem. I nie ma żadnych dowodów, które by mogły, pozwoliłyby na stwierdzenie, że w jakikolwiek sposób upośledza osoby, które są homoseksualne. W różne środowiska zadają sobie pytanie, ilu jest homoseksualistów. I trudno, jest bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, zwłaszcza w kulturach heteronormatywnych, czyli takich, którzy jedynie heteroseksualność uznają za normę, za właściwy sposób zachowania. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że takie osoby są prześladowane, są piętnowane. W związku z tym boją się powiedzieć o tym, boją się ujawnić swoją tożsamość i nie robią tego otwarcie. W związku z czym wiąże się to z tym, że mają większe ryzyko zachorowań na choroby różne związane z zachowaniami seksualnymi. Dużo większy poziom stresu. Chyba to rozumiemy, prawda? Jeżeli nie mogę powiedzieć, kim naprawdę jestem, to jest bardzo poważne ograniczenie mojego człowieczeństwa po prostu. Z różnych badań wynika, że orientację homoseksualną deklaruje co najmniej prawie 3% mężczyzn. Natomiast najstarszym raportem takim, który mówił nam o różnych typach płciowości ludzkiej, był raport Kinseya. To były oczywiście przełomowe badania i wyniki takie, które podawał Kinsey, możecie zobaczyć. Natomiast z punktu dzisiejszego punktu widzenia to były badania archaiczne. Kinsey znajdował sobie ludzi do rozmów w więzieniach, w podziemiu gejowskim. No i przy papierosku zadawał im pytania, notował jakimiś dziwnymi kodami, oznaczając ich odpowiedzi. Te badania wielokrotnie podważano, słusznie zresztą, bo ich metodyka nie sprostałaby dzisiejszym wymogom badań naukowych. Ale Gebhardt zadał sobie trud i postanowił ponownie przeanalizować wyniki, które podawał Kinsey. W zasadzie okazuje się, że notatek, który on sporządził, to, co przekazał jako syntetyczną wiadomość, było bardzo bliskie prawdzie. Zastanawiamy się, jakie są różnice w populacji homoseksualistów w różnych krajach, bo chcemy wiedzieć, jak kształtuje się dynamika zmian. Czy tych ludzi jest więcej, czy mniej, czy informuje o swojej tożsamości więcej lub mniej osób, ale te badania są bardzo trudne do porównywania. W krajowych spisach ludności nie ma pytań zwykle o orientację seksualną. To wynika z różnych powodów, również takich, że same osoby LGBT
nie chciałyby tego bardzo często, bo się obawiały, przez lata obawiały się tego, że ktoś to przeciwko nim wykorzysta. W Kanadzie powstał kiedyś taki program wyeliminowania homoseksualistów ze służby państwowej. Dorobiono jakąś teorię, badano zachowanie źrenic przy założeniu, że jeżeli będziemy pokazywać pewne treści tym ludziom, to będziemy w stanie ich wyłowić ze społeczeństwa. Wciągnięto w to dentystów. Właśnie sobie jesteście u dentysty, a świeci wam w oczy, prawda, bo trzeba zrobić gebista, a za tą lampką jest kamera. I niby w trakcie rozmowy pokazujemy jakieś obrazki, oczywiście tam rozluźniamy pacjenta i badamy człowieka. Jak to wyszło, no to oczywiście była afera, prawda? Dokładność badań ankietowych, bo wiele grup badaczy i grup społecznych próbuje sama badać te rzeczy, jest też bardzo wątpliwa. Trudno jest je porównać ze sobą, bo są bardzo różne i są bardzo wrażliwe na to, jak sformułujemy pytania, jak sformułujemy odpowiedzi, jak zbierzemy próbę badaną. Ale zainteresowała mnie ostatnio ankieta przeprowadzona przez Instytut Dalia niemiecki. Do anonimowej grupy internautów, jeśli dobrze pamiętam, było ich ponad 11, prawie 12 tysięcy, zadano im pytanie, czy się identyfikują z orientacją nieheteroseksualną. Jeżeli tak, to miały odpowiedzieć, jak się identyfikują. Ciekawe dla mnie jest to, że znacznie więcej młodych osób decyduje się na przyznanie do takiej orientacji. To pokazuje, że w społeczeństwie następuje zmiana. My, ludzie starszych pokoleń, wychowani w konserwatywnych jeszcze zasadach funkcjonowania, w dalszym ciągu nosimy w głowie kalki, klisze kulturowe, które nie pozwalają nam wydobyć się z pewnego sposobu myślenia o świecie i o sobie samym. Ale z tych badań wynika, że prawie 6% populacji Europy stanowią osoby homoseksualne. W różnych krajach to się różnie kształtuje. Zwróćmy uwagę na Węgry, gdzie ten wynik jest bardzo niski i porównajmy to z innymi procentami. O czym to mówi? Że bardzo wiele Węgrów nie przyznaje się do tego, kim jest. Nie, że nie ma tam homoseksualizmu. Podobnie w Polsce. Wynik jest lekko poniżej średniej. No to znaczy, że nasze społeczeństwo już podąża za pewną zmianą w umysłowości, ale powoli to się dzieje. Przejdźmy do tego, co jest istotą tego, co chciałbym Państwu powiedzieć. Seksuolodzy zgadzają się w tej chwili z tym, że na seksualność osoby i na budowanie tożsamości wpływa bardzo wiele czynników. Nie możemy jednoznacznie powiedzieć, jakie są to czynniki. Jest to zjawisko skomplikowane. Wiecie Państwo, co jest najbardziej stałą rzeczą we wszechświecie? Zmiana, oczywiście, że tak. Podobnie jest z nami. Kiedy mamy pod mikroskopem zygotę, to biolog nie powinien powiedzieć, że jest to człowiek, bo nie jest. Zygota człowiekiem stać się może i staje się, bo to proces. Proces, w którym uczestniczy wiele, wiele czynników. Część z tych czynników staramy się identyfikować, ale jeszcze bardzo mało wiemy. Wiemy za to z różnych badań, że identyfikacja seksualna, czy tożsamość seksualna nie jest wyborem. Czyli o ile ten proces, jakim jest stawanie się człowieka, podlega wielu różnym modyfikacjom, to pewne rzeczy są już ustalone. Z wielu badań wynika, że komponenta biologiczna, genetyczna lub jakiegoś innego rodzaju, której możemy nie być jeszcze pewni, sama w sobie jest pewnikiem. Jest, po prostu występuje. Z danych wynika, że męski homoseksualizm, bo kobiecy jest dużo bardziej złożony i nie będę o nim w ogóle rozmawiał, wynika, że męski homoseksualizm, no mężczyźni są prości, prawda, wiadomo, ma charakter zarówno rodzinny, jak i dziedziczny. To jeszcze wyjaśnię za chwilę. Przynajmniej niektóre przypadki homoseksualizmu są związane z chromosomem X. Czyli z chromosomem, który u mężczyzn występuje
tylko w ilości sztuk jeden. W trakcie naszego rozwoju organizm ma do dyspozycji komplet chromosomów pochodzących od ojca i od matki. I w poszczególnych komórkach te chromosomy i geny z nich, przez nie, które się znajdują na tych chromosomach, są włączane lub wyłączane. Jest to proces w dużej mierze losowy, nie rozumiemy go jeszcze. Gdyby spróbować pokazać człowieka, pokolorować go pod względem tego, które chromosomy są włączone, to by okazało się, że jest mozaiką. Na skórze, w narządach, w mózgu. Wiemy, że tak jest u myszy, wiemy, że tak jest u szczurów, u świnek morskich, również u ludzi. Ale mężczyźni są pod tym względem ograniczeni, bo mają tylko jeden chromosom X. W związku z tym, jeżeli jakiś gen w istotny sposób warunkuje pewne cechy, to u mężczyzn nie ma szansy na to, żeby uruchomiła się inna kopia tego genu. Mamy do dyspozycji tylko tą jedną. Homoseksualizm można męski, można też powiązać z pokrewieństwem rodzinnym. Z badań na zwierzętach wiemy, że geny powiązane z chromosomem X mogą wpływać na orientację seksualną. Dlatego, że homoseksualizm u zwierząt występuje bardzo często. Takim słynnym badaniem są badania nad baranami. Jeśli dobrze pamiętam, około 8% baranów wykazuje stałą orientację homoseksualną. Badano te zwierzęta, nawet są różnice w budowie mózgu. Podobne różnice w budowie mózgu stwierdzono u homoseksualnych mężczyzn. To znaczy, że jest to zdeterminowane genetycznie. W dużej mierze możemy dzisiaj być pewni, że homoseksualizm męski jest dziedziczony po kądzieli, czyli po matce. Tutaj w pierwszym punkcie macie Państwo zapisane, że nie stwierdzono pokrewieństwa w linii męskiej. Co też pokazuje, to są badania populacyjne, że jest on powiązany z genem X. W jaki sposób? Nie z genem, tylko z chromosomem. Nie ma w zasadzie oznak transmisji takiej cechy w linii męskiej. Natomiast u 64% par braci monozygotycznych, bliźniąt monozygotycznych, występuje podobieństwo pewnych markerów genetycznych związanych z chromosomem X. I możemy dzisiaj mieć ponad 99% pewności, że co najmniej jeden typ męskiego homoseksualizmu jest właśnie determinowany genami obecnymi w chromosomie X. Ale występują też inne ciekawe zjawiska. Mianowicie ze statystyki wynika, że im więcej męskich potomków ma matka, tym większe jest prawdopodobieństwo, że kolejny z nich będzie homoseksualistą. Nie jesteśmy pewni, dlaczego tak się dzieje. Nie ma związku takiego z większą liczbą młodszych braci, ani sióstr, młodszych, starszych, nie ma żadnego związku. Dotyczy on tylko mężczyzn, nie wpływa na kobiety. I wynika z tego, że ta droga rozwojowa, którą podąży młody, rozwijający się organizm, w jaki sposób jest zależna od rodzeństwa, które przyszło przed nim na świat. Różne są teorie na temat tego, jak to się dzieje. Być może organizm matki reaguje w jakiś sposób odpowiedzią immunologiczną, broni się przed męskimi hormonami albo przed jakimiś fragmentami genotypu, dlatego że komórki płodu przenikają do ciała matki. W czasie, kiedy opracowywano te wyniki, badacze jeszcze nie byli tego świadomi. Nie byli świadomi tego, że niektórzy z nas są hybrydami. Że jeżeli rodzimy się, to w naszym organizmie mogą znajdować się komórki naszego starszego rodzeństwa. Sensację wzbudziła nie tak dawno pewna kobieta w Stanach Zjednoczonych,
która zgłosiła się do pomocy społecznej. No i standardowo przeprowadzono jej test genetyczny, żeby sprawdzić, czy jest matką swojego dziecka. Okazało się, że nie jest. Okazało się, że matką jej dziecka jest jej siostra, starsza. No, był to szok, ale w toku badań ustalono, że część komórek jej siostry została w organizmie matki i umieściła się u tej kobiety akurat w tej części zarodka, z którego potem powstały jajniki. Ta kobieta nigdy nie urodzi własnego dziecka. Będzie zawsze rodziła dzieci swojej siostry. W toku badań odkrywane są kolejne powiązania pomiędzy orientacją homoseksualną a biologicznym podłożem. Rozwój technik genetycznych pozwala nam na skanowanie coraz większych partii genomu. Tamte badania wcześniejsze były robione na wycinkach, wybierano kilka tysięcy osób, ale potem do badania na przykład szły 14 próbek o 14 osób, 80, o, to było dużo, prawda? Ale teraz potrafimy robić dużo bardziej skomplikowane badania. W 2017 roku odkryto dwa warianty genów, które występują częściej u mężczyzn homoseksualnych niż u heteroseksualnych. W próbce w tej badaniu uczestniczyło 1077 mężczyzn homoseksualnych, 1231 heteroseksualnych. Przeprowadzono badanie asocjacyjne calusieńkiego genomu, czyli badano wszystkie możliwe pary zasad, również te w obszarze niekodującym. Teraz to możemy robić. I zidentyfikowano kilka mutacji występujących na chromosomach 13 i 14. To było odkrycie. I występują one w obszarach, które mogą odpowiadać za kształtowanie się orientacji seksualnej. Gen, ten trudna nazwa SLITRK6, jest na chromosomie 16, wpływa na rozwój układu nerwowego. Podlega najczęściej ekspresji w międzymózgowiu, to jest część podwzgórza. I dokładnie w tym rejonie, o którym już wcześniej z różnych badań wiadomo, że różni się u osób, u mężczyzn homoseksualnych i heteroseksualnych. Potwierdzono również wcześniej zidentyfikowane związki mutacji w pobliżu centromeru chromosomu 8. Te związki są bardzo liczne z całym genomem. Nie bardzo rozumiemy jeszcze, jakie jest dokładne znaczenie. Również potwierdzono, czy zlokalizowano pewną specyficzną mutację związaną z genami kodującymi hormony tarczycy. Występuje pewna zależność pomiędzy tym, czy matka ma homoseksualnych synów, a chorobami związanymi z tarczycą. I zlokalizowano właśnie pewne warianty genetyczne w tych rejonach kodujących i niekodujących. Te wszystkie ustalenia, to są ustalenia z 2017, czyli bardzo świeże, pomagają nam ustalić, że to, z czym mamy do czynienia, zjawisko homoseksualizmu, ma silną biologiczną bazę. Ale nie możemy jednoznacznie rozstrzygnąć, że te geny to robią. Nie znajdziemy jednego genu homoseksualizmu. Kiedyś tam znaleziono taki pierwszy taki gen, który powiązano, nazwiono go GAE1. Przypuszczam, że tych liczebników trzeba by mnożyć i mnożyć i mnożyć, bo wiele cech naszego organizmu, wiele genów, które kształtują to, kim jesteśmy, kim się stajemy, współgra ze sobą, współuczestniczy. Drobne zmiany w sile ekspresji tych genów mogą wpływać na inne geny, włączać je, wyłączać, modulować. To są bardzo skomplikowane zjawiska. W badaniach biologicznych, też często związanych z badaniem homoseksualizmu, dowiemy się, że kształtowane jest przez środowisko. Jako biolog muszę zauważyć, że nie chodzi tu tylko o to, czy jest to środowisko społeczne, czy to jest to, co jemy. Łono matki, macica również jest środowiskiem dla organizmu. Kiedy mamy do czynienia z ciążą, z bliźniakami monozygotycznymi, to w zależności od tego, na jakim etapie rozwoju rozdzielił się zarodek, mamy do czynienia z różnymi ciążami. Możemy mieć
osobne owodnie, mniej lub bardziej uspólnione pewne części, te płody mogą nawzajem na siebie wpływać. To też jest ważny aspekt. To jest środowisko. I możemy dzisiaj powiedzieć, że bycie gejem jest czymś w rodzaju posiadania pewnego koloru oczu albo koloru skóry. Tego nie wybieramy. Tak samo zresztą, jak nikt z nas na żadnym etapie naszego życia nie postanowił być heteroseksualny. Edward Wilson, ewolucjonista, genetyk, postawił kiedyś taką teorię, teorię doboru krewniaczego. Wynikało z niej, że być może geny związane z homoseksualizmem męskim rozprzestrzeniają się w populacji nie bezpośrednio, nie dlatego, że są bezpośrednio podlegają selekcji, ale dlatego, że w jakiś pośredni sposób dokonuje się pozytywny wybór tych genów. Postawił tezę, że osoby takie, na przykład pomagając w wychowaniu swojego rodzeństwa, znaczy nie rodzeństwa, tylko spokrewnionych osób, mogłyby wspierać te geny i dlatego te geny, chociaż sami się nie rozmnażają albo bardzo rzadko, to te geny mogłyby w społeczeństwie, w populacji występować częściej. No i w kulturach zachodnich przeprowadzono takie doświadczenia, które miały sprawdzić, czy to można tak w ten sposób wytłumaczyć. Okazało się, że nie. Nie ma żadnego związku. Ale badacz Paul Vesey zajmuje się kulturami Samoa. I w swoich badaniach zauważył pewne ciekawe zjawisko. W tej kulturze występuje pojęcie fafafin. To znowu jest trzecia płeć, kolejny przypadek. Znowu troszeczkę inaczej kulturowo umocowana. Na Samoa stanowią oni dużą, poważnie społecznie akceptowaną grupę, normalnie uczestniczącą w bardzo wielu normalnych zjawiskach społecznych. I z dotychczasowych badań, tych etnograficznych, wynika, że są oni znacznie bardziej dobrotliwi wobec innych osób. Nie ma to związku bezpośrednio również z pokrewieństwem. Nie jest to wynik tego, że chcą sobie zrekompensować coś. Może jest tak, że ta kultura, która akceptuje takie zjawisko, potrafiła skanalizować je, wykorzystać. Ciekawe jest również to, bo z badań wynika, że matki fafafin są bardziej płodne. To by wskazywało na to, że to geny matczyne powodują, że powstaje orientacja homoseksualna. Być może jest ona skutkiem ubocznym pewnego innego zjawiska, które występuje w naszych genach. To nie jest gej. To nawet nie jest chłopiec. To jest dziewczynka. Przedstawicielka mniejszości ujgurskiej w Chinach. Fragment DNA, który koduje białko receptora melanokortyny, znajduje się na chromosomie 16. Jego różne warianty związane są z podatnością na infekcje, ból, jak również na powstawanie nowotworów. Ta zmiana genetyczna występuje naturalnie u 1 do 2% ludzi na świecie. Natomiast organizm osób, u których występują oba warianty zmienione tego genu, wytwarza cały szereg cech związanych z tym, że mamy wygląd osoby typowej dla osoby rudowłosej. Przypomnijmy sobie te procenty. 2% populacji świata. Czy ktokolwiek przy zdrowych zmysłach powiedziałby, że osoby rude są nienormalne? Czy powiedzieliśmy takiej osobie, wiesz, nie przeszkadzasz mi, ale wiesz, zafarbuj te włosy. Po co je pokazujesz? Genetycy zastanawiali się,
skąd się wzięła taka mutacja? Bo na przykład w populacji północnej Europy ilość osób rudych w populacji dochodzi nawet do 30% w niektórych miejscach. Te geny próbowano dorobić do tego koncepcję, że te geny dają jakąś korzyść. Być może więcej witaminy D. No nie bardzo, chyba nie wyszło. Kiedyś jeden z badaczy powiedział tak, a może te geny nie robią nic dobrego. Po prostu są, bo nie ma czynnika, który by je eliminował. Gdyby osoby rude musiały mieszkać w Afryce, to by umarły na nowotwór. Środowisko by je wyeliminowało. A w warunkach północy, kiedy jest małe nasłonecznienie, nie ma czynnika, który by je usuwał. Nie przeszkadzają. Nie są korzystne, ale też nie przeszkadzają. I powiem Państwu, że jako mężczyzna heteroseksualny nigdy nie rozumiałem homofobii. Nie potrafię jej zrozumieć. Próbuję jakoś internalizować obawy, lęki różnych osób. I właśnie myśląc o tym, przypomniałem sobie o osobach rudych. Przypomniałem sobie, jak kiedyś, będąc na koloniach, mieliśmy taką osobę w grupie. I przypomniałem sobie, jak była prześladowana. I żeby zachować tożsamość w grupie, przyłączyłem się do tego. Nie miałem nic przeciwko temu chłopakowi, ale robiłem to, bo inni to robili. Nauczyłem się tego. Tak powstaje kultura. Chyba czas z tym zerwać. Dziękuję.